Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 21. odcinku z Dead Island Riptide. Wykonamy sobie zlecenie, a raczej zadanie poboczne, plan idealny i bezpieczna przystań. Te drugie zadanie już z nami jest od dłuższego czasu. Generalnie musimy się przedostać na drugi koniec mapy, więc trochę nam tutaj drogi czeka. Ja sobie to zadanie jeszcze aktywuję. O, jest zaznaczone, ale tutaj nam się to nie pojawiło. Nie wiem czemu. Aha, bo jeszcze nam się tutaj nie dograło. Dobra. Tak. Lecimy, nie przedłużam. Także dzisiaj wykonamy sobie te dwie misje poboczne. Może po drodze jeszcze coś nam wpadnie do roboty. Gra jednak widzę też się dzisiaj przykisza, że tak powiem. Dobra, zaznaczmy to zadanie, ten plan idealny. Mam nadzieję, że to się już pojawiło na mapie. Tak, widzicie, teraz już się nam to pojawiło. Tutaj jest ten bank. I wrócimy do Megi jeszcze. Zakażony skład. We used to bring our kids down here on Sundays. It was music, street performers, all kinds of food. Jimmy just wanted some chocolate ice cream. No, kurwa, co ty, chłopie? Gość wychodzi, chwilę spada z tej drabiny. Bo czasami są takie sytuacje generalnie, że jak ci zombiaki obejdą, to ciężko się wydostać. No de facto nie mamy innego wyjścia jak śmierć. Dobra, jeszcze 300 metrów. Generalnie, moi drodzy, gra mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. Mamy tego krzykacza chyba. Generalnie rzecz ujmując, chciałbym też osiągnąć siedemdziesiąty poziom. 1500. Czemu taka różnica jest duża w obrażeniach tutaj? Biegnij, biegnij, chłopie. No widzicie, taki spadek. 150 klatek mamy, nagle spada do 100. No, jest strasznie dziwne. Czekajcie, czego nie pamiętam. Mam jakiś przewodnik po wyspie, dobra. O kuźwa. Nagle całe zdrowie nam kuźwa spadło. Ja pierdzielę. De facto to ulepszymy sobie tą naszą katanę. Christ, everything's flooded. Ładuj się, ładuj, ładuj. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu, stało nam 100 metrów. Kuźwa. Nie lubię takich sytuacji, jak nasza postać się blokuje, kurde. 4 minuty nam to zajęło. Fajna walka z tymi zębiakami, naprawdę. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Hmm.
Jak tam sytuacja z amunicją? Wszystkiego mamy w brud. Dobra, skorzystajmy teraz tutaj z tego wejścia chyba gdzieś. A jest, bank. Mamy klucz, więc możemy tutaj w końcu wejść, bo wcześniej chyba nie mieliśmy możliwości oczywiście. Plan idealny. Znajdź drogę do głównego skarbca. Oczywiście na razie w momencie, kiedy oczyścimy tutaj tą okolicę i znajdziemy to, po co tutaj przyszliśmy, jeszcze nie będziemy wracać do zleceniodawcy. Holy crap. Fuck you, kuźwa. Ładny damage. O, pistolet, to sobie postrzelamy pistoletem. Jak jest amunicja do pistoletu. Kolejna amunicja do pistoletu, dobra. Ktoś tu chyba używa broni. Może coś znajdziemy, wiecie, co ciekawego. Jakieś dokumenty, akta. Warto się rozejrzeć. A szkoda czegoś przeoczyć. Już jak, tym bardziej jak ktoś zbiera wszystkie gadżety, osiągnięcia, no to... Wieszak? Nie myślę, że można wieszak. Kuźwa, zabrać ze sobą. Znaleźć klucz do głównego skarbca. No to będzie problematyczne. Zabierz klucz. No dobrze, tylko ten klucz muszę znaleźć. No tutaj go nie widzę, cholera. A, tutaj się coś pojawiło. Perfect. Dobra, spoko, dobrze gra poinformowała, bo... I co, ja mam tutaj wyjść stąd? Moment, moment, moment. Czekajcie, bo nam się, kurde, znowu zmieniło zadanie, widzicie. A, to taka króciutka misja. Ej, to myślałem, że tutaj coś dłużej zabawimy. Jestem tak ciekawy, od kiedy, kurde, ludzie w banku pracują w kamizelkach i w dżinsach. Raczej powinien mieć strój elegancki. No jak bank, no tutaj, tutaj ktoś został zarażony. O! A to kto? They lock me in. My supposed partners in crime. Guess they didn't want to split it three ways. Oh, thank God. I thought I was gonna die in here. They took the bank's armored car, but the dumb shits forgot that it has a GPS tracker. You can find it by using one of the bank's computers. O, kurde, sprawdź współrzędny GPS w komputerze. Aj, czyli gówno jednak. Z naszej forsy. Looks like they're near the Panay ferry station, and they're not moving. Good. Dobra. Szkoda, że żadnych nie było, żadnych dokumentów znajdzie, ale dobra, mniejsza z tym. Wiesz, jak to można by w sumie wziąć. A dobra. W sumie to po co mi to potrzebne?
To tyle, jeśli chodzi o bank. Wracamy się do Panai. W zasadzie tu jesteśmy w sumie na miejscu zaraz. Get the fuck down! Get the fuck down! Czego mnie gra kieruje gdzieś na dół? A, bo znowu się nam się zadanie przełączyło. Kurde, jakie to jest upierdliwe. Dobra, wracamy się. Dobra. No kurde, patrzcie, nie mogę wejść. Dobra, to chyba nie powinno być żadnych szwendaczy. Ach, to nie jest parkour, niestety. I nasz bohater nie przeskoczy przez siateczkę, przez ogrodzenie. Poproszę dużego kebaba. No, wracamy. Przystań Panai. Tutaj de facto w tej lokacji można zdobyć osiągnięcie bliźniaki. To pokazywałem chyba jednym z materiałów. Patrzcie, cały czas mnie wyłącza to, kurde bela. Tutaj, dobra, kierujemy się do tego punktu. Utracono połączenie z usługą Steam. No to kuźwa, co jest grane? Ej, no bez jaj, kuźwa mać. Jeszcze takiej akcji nie miałem. Utraciliśmy połączenie z usługą Steam, to nam się zadanie nie zaliczy. Dobra, czekajcie, gdzie tu? Zabij bandziorów, zanim oni zrobią. Zabiją ciebie. Who's next? Coward! Get up a beaky! You're not leaving alive! Bloody long, long beak! Bloody bastard! Łatwizna. Taka kuźwa armata to. Ooh, that's a lot of bloody money. And something extra. Wróć do Jorge. Dobra, wiecie co?
Jak już tu jesteśmy. To dokończymy to drugie zadanie. Bezpieczna przystań. Tylko czego tutaj nie ma info? Tutaj niestety. A tu jest szybka podróż, dobra. Muszę się wrócić. Ale moment, czemu mnie gra tam kieruje z powrotem? Dobra, to tutaj, a tutaj mamy to drugie zadanie, bezpieczna przystań. Dobrze, użyję szybkiej podróży. To będzie najlepiej. To pewnie gdzie się przeniesiemy, chyba już nie ma znaczenia. Przenieśmy się tutaj. Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy. Tutaj chyba jest Maggie właśnie. Sorry, they didn't make it. Everyone's dead. May God watch over them. Please take this. Thank you so much for your help. Dobra, moi drodzy. O kurde. Wyniszczające tanto. My nie mamy chyba de facto miejsca. Czekajcie, sobie wywalę jakiś sprzęt, który nie używamy, albo sprzedamy. Nie wiem, czy to są jacyś handlarze. Ktoś tu w ogóle został? Zwróć uwagę i otrzymujemy doświadczenia, prawie 30 tysięcy. Dobra, w takim razie jak tu nie ma handlarza, to muszę te rzeczy powywalać. To używamy, znaczy używamy, jeszcze nie używałem, ale to się przyda. To też do wywalenia. Zabójczy pistolet używam, to używam. Dobra, to wszystko jest używane już. Zobaczmy ten sprzęt, chociaż handlarz chyba na górze był, ale dobra już. Tak, tutaj mogę sprzedać, a mniejsza z tym. Już nie będę podnosił tych apteczek. Wiecie co, jak już tu wróciłem, to zdaje się, że tutaj na tej mapie mamy... Ej, co to jest? A, katastrofa, plan idealny. Uraty Carlosa, aha, to się nam aktywowało w poprzednim obszarze. Wioska Halai. Dom z widokiem na ocean. Tutaj zdaje się jest jeszcze kilka bossów do pokonania w tej lokacji, ale wiecie co, już nie będziemy tego robić. Misja Santa Maria? Jaka misja Santa Maria? Czekajcie, się tam przyniosę w takim razie. To jest przejście tunelu misji Santa Maria, szybka podróż. Santa Maria. Aha! To się tak nazywa lokacja, czekajcie. Tu ktoś jeszcze został? Moment, bo tu się coś popierdzieliło chyba. Pretty impressive.
Część tutaj zawodników zostało. Dobra. No nie, zwracamy się. Myślałem, że tutaj mamy jakieś zadanie. A to się lokacja nazywa misja. O, matko i córko. Stacja Abramowa. Chyba to tutaj było, nie? Dobra, dokończymy to zadanie od tego gościa. Plan idealny. A to nie tutaj. Widzicie, to nie tutaj. Something useful? Posturnek wojskowy w takim razie. No kurczę, mamy tutaj tylko te trzy lokacje odblokowane. Na południu nie ma kompletnie nic. Oj, to mam jeszcze jakieś jedno zadanie. Aha, porozmawiaj z Carlosem. To jest jedno zadanie. O, tu jest Jorge, do którego mamy wrócić. Kurde, Bela czeka tutaj drogi. Czekajcie, tak już tu jestem. To sobie zbiorę amunicję, tylko że chyba jej nie ma tu już. 420 metrów. Muszę napieprzać. That's the military base. Looks all right, but I don't trust anyone or anything anymore. Especially the army. Zastanawiam jedną rzecz. Dlaczego tutaj nie ma nikogo? I'm trying to sell some things. Tu jest handlarz. Kurde. To study Lordism in history class. Bit of a pompous ass. If brains were dynamite, he wouldn't have had enough to blow his bloody nose. Się na zadaniu, bo tam nie dotrę na czas. Trzy razy nie trafiłem. Już jesteśmy dosyć blisko, 250 metrów. Diamenty. Zdjęcia pamiątkowe to te zdjęcia skupuje jeden z NPC-ów. Za nie możemy dostać trochę kasiory. Ja tam się tutaj trzymam prawej strony mapy. O kurde, tu była jakaś Ewa. Eddie, co to? Wow. Ojojoj, czekajcie. No tu kogoś zostawiłem. W potrzebie. Damage. Nikt się nie prosił o zdanie. Aha, tu ktoś jest. Dobra, wyjdźmy w takim razie, bo to pewnie kolejna postać, która da nam zadanie. Is that music playing? Look, any sort of loud noise will attract them. Oh, so that's it. It's the music in the restaurant downstairs. I left in such a hurry I didn't think of turning it off. Could you turn off the music and get rid of them?
I'll give you the key. Please don't leave me here. No, pewnie, że jej pomożemy. Absolutely. I locked my boss in there after he started attacking me. I think he got bit and turned into one of those things. Be careful. Dobra. Ale wszystko fajnie, tylko że ja stąd nie mogę teraz wyjść. Idzie? Ah, that's great. Just what I need. More noise. Where's the damn alarm switch? I need to kill the power. The bloody switch is probably outside somewhere. Aha, ja muszę wyjść stąd. Tak. Dobra. Tędy chyba się nie da przejść. Szkoda. Ładuj się. Somebody! Shit. Bela, gdzie ten alarm jest? Na górze gdzieś ten alarm jest. Cholera, tutaj nie. Dobra, mamy. All set. Dobra, króciutkie zadanie, ale fajne, treściwe. Thank you so much. Before my boss, we were planning on going to that makeshift hospital that we'd heard about. I think I'll head over there now. There's no reason for me to stay here. My boss was such a good man. He... How could this happen? I'd like you to have this. A token for what you did for me. Please. Granaty zapalające. Spoko, przyda się. Ważne, że zadanie... martwi słabo tańczy wykonane. Tutaj po drodze jeszcze coś było. Eddie. O, klinika jakaś tutaj. Wiecie co, może tutaj zaglądnąć z tej kliniki. W sumie mamy czas. Zazwyczaj tutaj odnajdujemy bossów. Nie wiem czemu, ale mi się taranowanie włącza.
Doktor Blizna. Holy crap. Szkoda mi trochę amunicji, bo tutaj właśnie będziemy walczyć z doktorkiem. Na szczęście tutaj te zębiaki się nie odnawiają. Stay the fuck down. No jest. Jest nasz bot. Człowiek sukcesu i łowca 4x13. Tak, wykonaliśmy właśnie zadanie poboczne. Kaput. Dobra. Warto tu przyjść, bo zdobywamy osiągnięcie na Steamie. Między innymi zdobywamy osiągnięcie łowca. Mamy 13 chyba tych zabić aż. Study Lord Henderson in history class. Bit of a pompous ass. If brains were dynamite, he wouldn't have had enough to blow his bloody nose. Brać ode mnie kurwa. Dobra, tu jest ten gość, który chyba chce coś od nas. O kurde, już tej postaci nie ma tutaj. Kurde, to przecież tu była ta postać. Znikła nam ta postać. Żeśmy weszli do środka. A nie, jest, przepraszam, jest. Dangerous task ahead of us. You have arrived at our darkest hour. My true identity must remain a mystery, but the good people of this island know me as the Zombinator. The time has come for me to gird up my loins and cleanse this place of the horrors that have befallen it. But even my vaunted powers must fall short without my attributes, which is why I must ask you to do something for me. Bring me my cape of might, my boots of force, and the fish. O kurde, super bohater. Yep. Great. Now the fish. It is especially important. Remember not to forget the fish.
No okej, okay. Gdzie to wszystko ma być? O kurde, to tutaj aż. A to w sumie po drodze. Dobra, i tak ruszamy na tą stronę. Żeby nam czasu starczyło na to wszystko. Aha, to jest to przejście drugiej strony, dobra. Pamiętam, pamiętam. Miejscówkę. Miecz wymaga naprawy. Dobra, mamy nasze okręgi zielone, w których mamy znaleźć. Czekajcie, co ja mam tutaj odszukać w ogóle? Jeszcze wróćmy do tego zadania. Super rybę, super buty, super pelerynę. Super buty. Owoc. A, tutaj coś jest. To nie będzie nic z tego? Troszkę dziwne. O, jest. Nice. Dobra, super peleryna. Super buty mamy znaleźć. Super buty. Powiadasz? To gdzieś tutaj powinny być. O. Jest. Nice. Lewej i prawej oczywiście muszą być dwa. Trzeba zmienić katanę, bo tamto się zepsuła. No i tutaj jeszcze nam zostało. W zasadzie to wróćmy do tego Jorga jeszcze. Tylko kurczę, nie pamiętam. Jesus, look at this. A, to już jesteśmy na miejscu. I znaleźć rybę. Czekajcie, bo się kolejne kuźwa zadanie uruchomiło. Nic nie mogłem zrobić kompletnie. Nasza postać była bezradna. Zaczęła machać rękami i to się szybko zemściło. No, a tu jest ten supermarket. Bela, ta babka jest wkurwiająca. Broń palna na nią nie działa, to broń sieczna.
Jest ryba, dobra. Spoko. Ryba jest, ale nie mogę jej podnieść. Shit. To jest kurde grane. Perfect. A, dobra, tylko nie będę. Ba, wróćmy teraz. Kurczę, czekajcie, bo tu mamy dwa zadania. Wróćmy do Jorga, punkt docelowy, tylko jak tam. Kurde, wyjść teraz. Spróbujmy tędy. On jest tam na górze, ale kurde, nie pamiętam, jak się tam wychodziło. Holy crap. A, już wiem, tutaj. Chyba jest. You know, you were gone a long time. I was beginning to worry. So, half for you, plus whatever you found in the safe. If you want it. Dobra, pani. Let's trade. I need some diamonds. Can you help me? Yeah. Good. If you find any diamonds, bring them to me. Mamy diamenty dla niego. To są. If you find more diamonds, bring them to me right away. 30 tysięcy zdobywamy doświadczenia za diamenty. 4 miliony 810 tysięcy. If you find more diamonds, bring them to me right away. 4 miliony 810. Dobra. If you find more diamonds, bring them to me right away. If you find more diamonds, bring them to me right away. 15 minut później. If you find more diamonds, bring them to me right away. No, dzięki takim wezwaniom zdobywamy doświadczenie. Bardzo istotna sprawa. Koniec. Koniec. Dobra, naprawmy sprzęt. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze szybciutko wrócimy do naszego pierwszego zleceniodawcy. No i tutaj musimy uratować tą babeczkę. No i tutaj jeszcze porozmawiamy z zombinatorem. Także tylko tam pojdziemy i kończymy materiał. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy niż inne. Ale nie mam wyboru. O kurde, ten tutaj nie przejdę, wróć. Jeszcze mamy punkty doświadczenia. Do wydania. Czy ja będę tędy w stanie przejść? A, to są diamenty zaznaczone? Aha, ej, patrzcie. Ale ja mam diamenty zaznaczone na mapie. Zdjęcie? Ej, kurde, nie myślę, że na całej mapie są teraz pokazane diamenty, gdzie możemy je zebrać. Ciekawe, ej, rzeczywiście. Fajne. Dobra, super bohater. Dokończmy to zadanie, moi drodzy, i ja się z wami żegnam. Gramy bardzo długo. Gdzie gość jest, kurde? Jest tutaj, dobra. Now it's time for you and me to take a chance and fulfill our destiny. Gdzie gość kuźwa poszedł?
O kurwa mać. Nie ma gościa. Ale się gość kurwa nawalczył. Bazuka. Oj, cóż, takie oto kończymy ten materiał. Zginęliśmy od własnej rakiety. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Ukończyliśmy w sumie dzisiaj aż 3 zadania. Z tego co pamiętam, super bohater. To jednak nie jest koniec. That had to bloody hurt. Ale gość przecież kuźwa nie żyje, a nie wstał. Czekajcie, to jeszcze jednak nie jest koniec. To jeszcze nie... Zobacz, co się stało z dominatorem. Dobra, to jeszcze jednak nie koniec. To jeszcze jednak nie koniec. Hey, thanks a lot. You know, I've been thinking about this, and it seems like a really bad idea. Besides, you're already out there, and another hero would just confuse people. Here, take this. Ej, co mu się kuźwa wbiło? W czachę. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym momencie, jednak tutaj dopiero zadanie zostało dokończone. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Dzięki za wszystkie łapki, suby, komentarze. Hej!